Tegoroczne obchody Dnia Kobiet rozpoczęły się w gminie Bełchatów już w piątek. Tego właśnie dnia wieczór pełen atrakcji przygotowali dla swoich pań strażacy z Postękalic. Były kwiaty, był poczęstunek, a o dobrą atmosferę zadbał śpiewająco Paweł Bauer, który specjalnie na tę okazję przygotował piosenki poświęcone kobietom i miłości. Dopóki jesteś, jesteś ze mną, dzień jak kolęda się zaczyna. Łagodną nutą, światłem sennym, bladego świtu, pajęczyną. Dopóki oczu jasne niebo otwierasz co dnia, jak ramiona. Dopóki jesteś, jesteś ze mną, obłoki płynę, płynę, płonąc. Drogie panie, można się bujać, można śpiewać, nawet można la la la. Dopóki jesteś, jesteś blisko, w zasięgu ramion, oczu dłoni, zapalasz lampę, jak ognisko, przy którym ja się mogę schronić. Dopóki jesteś, jesteś ze mną, świat tu się kończy i zaczyna. Dopóki jesteś, jesteś jeszcze, dopóki mogę cię zatrzymać. Dopóki jesteś, jesteś ze mną, świat tu się kończy i zaczyna. Dopóki jesteś, jesteś jeszcze, dopóki mogę cię zatrzymać. I tak właśnie, drogie panie, bądźcie zawsze z nami. Kochajcie nas, jak my was kochamy też. Prawda? Prawda? Nic dziwnego, że przy takich atrakcjach sala w Postękalicach pękała w szwach, a paniom uśmiechy nie znikały z twarzy. To zasługa przede wszystkim gospodarzy tego obiektu, ochotników z miejscowej OSP. One nam we wszystkim tutaj pomagają, w organizacji tutaj imprez na sali, takich jak Nawał Andrzejki. Chcieliśmy się za to zaewanżować i wyszła taka inicjatywa tutaj od kolegów, żeby zorganizować Dzień Kobiet przez samych strażaków, żeby te panie miały chociaż troszeczkę satysfakcji, że znowu to nie one muszą coś robić, tylko panowie dla nich coś przygotowali. A co będzie, jeśli paniom tak się to dzisiaj spodoba, że będą chciały częściej tego typu imprezy? Myślę, że to nie jest dla nas jakiś duży problem i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się podobną imprezę zorganizować. Trzymamy za słowo i z Postękalic udajemy się do Augustynowa. Tam również w piątek w sali Gminnego Centrum Kultury bawiły się mieszkanki okolicznych miejscowości. W każdym z tych miejsc towarzyszył nam wójt Kamil Ładziak, który nie szczędził paniom miłych słów. Chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, uśmiechu na twarzy. Żeby ten uśmiech nigdy z pięknych twarzy pań nie schodził. I żeby panie były zawsze tak doceniane przez mężczyzn jak dzisiaj, i żeby tak. I żeby tak zabiegali, starali się o pani względy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Także i tutaj panowie stanęli na wysokości zadania, serwując kobietom napoje, ciasta i proponując występ Marty Krawczyk. Znana już z występów dla gminnej publiczności wokalistka, zaśpiewała wiązankę polskich i zagranicznych przebojów. Every morning
Po koncercie były oczywiście toasty i kwiaty od panów przyjmowane przez płeć piękną z wyraźnym zadowoleniem. Dzień później świętowały panie w Zdzieszulicach Górnych. Chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim paniom. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo uśmiechu na twarzy, samych pogodnych dni i jak najwięcej troski, docenienia ze strony tej brzydszej płci. I życzę drogim paniom wspaniałej zabawy i miłego spędzenia tutaj czasu we własnym towarzystwie i towarzystwie tutaj mężczyzn, którzy będą się starali, żeby ten czas jak najlepiej paniom upłynął. Tu także o kwiatowe podarunki zadbał wójt Kamil Ładziak, ale sam pomysł spotkania wyszedł od miejscowych kobiet. Ja jako sołtys i radna po raz pierwszy zorganizowałam takie spotkanie dla mieszkańców Zdzieszulic Górnych oraz Wiktorowa, Kielchinowa i odpowiedzieli na moje zaproszenie, przyszli mieszkańcy i wójt też odpowiedział na moje zaproszenie, przyjechał, przybyli. Ci, co mieli ochotę, to przyszli też na Dzień Kobiet i jestem bardzo zadowolona z tego, ile mieszkańców przybyło. No i panu wójtowi też również dziękuję. I tu całej gminie i wszystkim naszym mieszkańcom za to, że przybyli do naszego tu budynku OSP w Zdzieszulicach Górnych. Obchody Dnia Kobiet zakończyła uroczystość w Kurnosie. Tam program imprezy był bardzo bogaty, a wszystko zaczęło się od życzeń składanych przez organizatorów spotkania. W tym szczególnym dniu, pięknym dniu dla wszystkich pań, chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, uśmiechu na twarzy, dużo miłości wokół i przede wszystkim troski i szacunku tej brzydszej części społeczeństwa, czyli nas, mężczyzn. W tym szczególnym dzisiejszym dniu, Dniu Święta Kobiet, wszystkim kobietom, wszystkim paniom chciałbym dzisiaj złożyć wszystkiego najlepszego, dużo sukcesów i to, co sobie panie życzą, żeby się spełniły. A dzisiaj życzę, drogie panie, miłej zabawy. Jeszcze raz, dziękuję bardzo. Gwoździem programu w Kurnosie, oprócz popisów orkiestr Dętych z Dobrzelowa i Postankalic, był występ artystów amatorów z Widawy. Kilkunastoosobowa grupa przygotowała skecze i piosenki, a kiedy na scenie pojawili się cyganie z muzyką, aplauz sali nie miał granic. A cyganka karty rozłożyła, jeśli zechcesz powie to, co było. To, co będzie, ten zobaczy w kartach, powie ci, co życie będzie warte. To jest tak, słuchaj, smakę. Ale jak to wiem, nie wiem, wygląda jak lider. Thank you.
Tegoroczne obchody Dnia Kobiet w gminie Bełchatów na długo zapadną w pamięć. Panie wyglądały na zadowolone, panowie cieszyli się, że udało im się stanąć na wysokości zadania. Dobrze byłoby, gdyby ta atmosfera została z nami na cały rok.